Mamy już szóste polsko-ukraińskie spotkanie. I to jest naprawdę wielki taki sukces naszych wspólnych idei, dlatego żeby zebrać najlepszych, które mają nie tylko rozeznania, a które dokładnie przez lata badają stosunki polsko-ukraińskie. I najważniejsze, że tu jest grono ekspertów, którym mogą powiedzieć nie tylko co już zrobiono, ale pomyśleć o tym, co trzeba zrobić na przyszłość. Dlatego zapraszamy też dyplomatów, ponieważ MSZ i Ukraina i Polska potrzebują też opinii tych ludzi, którzy patrzą na stosunki polsko-ukraińskie od wewnątrz. Patrzą z punktu widzenia tego, jak społeczeństwo reaguje na trudne pytania, jakie mamy w stosunkach polsko-ukraińskich. I naprawdę to, co już zrobiono, jest podziwem do tego, że sporo bardzo ważnych kwestii, które jest umówione, naprawdę można już realizować, dlatego żeby polepszyć nasze relacje. To, co dzisiaj już zrobiono i patrząc na przyszłość, chcemy, żeby nawet robić stenogramy takich spotkań, przesyłać dla MSZ-u ukraińskiego, polskiego, żeby departamenty analiz politycznych mogli też to przeanalizować i zrozumieć, jakie relacje na poziomie międzypaństwowym i jakie relacje dzisiaj mamy na poziomie międzyludzkim. I to jest najważniejsze dwie kwestie, do których dążymy.